Cześć moi drodzy, witam was na kanale TVN Fashion, dzisiaj z wami jestem ja, a w tym odcinku porozmawiamy z wami o tym, na co powinniście być gotowi idąc do programu. Zaczynamy! Przede wszystkim będziecie musieli wyjść ze swojej własnej strefy komfortu i przekraczać różne granice wytrzymałości, aby wykonać zadania. Na pewno będzie odchodziło to od waszej codzienności, odchodziło to tak samo od mojej, ale powiem wam szczerze, że to jest bardzo fajna sprawa. To jest duża radość i satysfakcja, gdy dociera do was fakt, że przełamaliście blokadę lub kompleksy i zrobiliście progres. I tego wam nikt nie odbiera, to zostaje z wami i to jest super. Musicie pamiętać, że pierwszą przeszkodą do pokonania będziecie wy sami. Do tego musicie być przygotowani na krytykę. W trakcie nagrywania programu, a zwłaszcza podczas emisji, będziecie wystawieni na opinie innych. Najważniejsze to pamiętać, aby nie przekładać czyjejś opinii nad własne szczęście. Powinniście być przygotowani, że Kowalski będzie was oceniać, ale co was to obchodzi? Wasza praca będzie też polegała na umiejętności radzenia sobie z tym, bo tak naprawdę tylko wy będziecie wiedzieli, ile pracy zajęło zrobienie dobrego zdjęcia lub przekazanie energii na wybiegu, ale też tylko wy będziecie wiedzieć, ile to daje dumy i powera. Jedyna krytyka, na którą musicie zwracać uwagę, to opinia jury i goście programu. Musicie brać to jak lekcję i robić kroki do przodu. Bądźcie gotowi, że jest tylko jedna szansa, aby dobrze zrobić swoje zadanie. Niezależnie, czy stawisz lewą nogą, nie wypiłeś kawy, tęsknisz za domem, kotkiem, whatever. To jest twoje 5 minut i musisz się zebrać do kupy. Nie ma wymówki. Musicie wziąć się w garść, drugiej szansy wam nikt nie da, więc pierwszą trzeba użyć na 100% i dać siebie wszystko. Mam nadzieję, że nie jesteście śpiochami, bo w programie czeka na was dużo pracy, szybkie tempo, plany zdjęciowe czasem trwają kilkanaście godzin, a wy powinniście ciągle być w dobrej formie. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, niezależnie czy to jest casting, bootcamp, czy dom to model, rodziny i znajomych nam zastępuje ekipa filmowa, wizażyści, jurorzy i tak dalej. I tak samo jak wy, oni też pracują nad sukcesem tego programu, więc szanujmy się. To już koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że czujecie się pewniej. Jak coś, zostawiacie komentarze, chętnie na nie odpowiem. I do zobaczenia. Ciao!